Ui, pieniążki. A wy imperialiści, chciałem was przeprosić. Miało być mniej Europki w tym tygodniu, no bo myślałem, że na pogram w Hoja, pogram w Crusader Kings, ale ta Hiszpania mi się tak spodobała, no że nie potrafię myśleć o żadnej innej grze i mogę tylko grać w nią. Hiszpania, Hiszpania, bo ona mi siedzi w głowie i się jej nie mogę pozbyć. Mamy 1539 rok, tak? I wciąż mnie nie ma w Indiach, ale nic w tym złego. Dzisiaj myślę, że tam sobie właśnie dojdziemy. Nasz total income to 156 golda, posiadamy force limitu 145 tysięcy oraz 127 okrętów możemy mieć. No i w sumie też mam już wszystkie monumenty, które chciałem, więc dzisiaj będziemy bankruta sobie robili na początku naszej rozgrywki, no bo trzeba rozbudować Alhambrę do trzeciego poziomu. Ostatecznie myślę, że Panteon też jest warty tych 20% zmniejszonych kosztów advisorów oraz rocznej korupcji. To jest dość mocne. Oleję raczej 5% bonus do technologii za mauzoleum. Myślałem, że to mi się przyda, ale jednak tak pokalkulowałem i raczej nie. Za to muszę koniecznie rozwinąć Petrę, którą mogę, bo jednak 2 punkty Diplomatic Reputation, dodatkowa relacja, to jest bardzo dużo. No i piramidy. Ktoś mi pisał w komentarzach, że i tak ich nie zrobię, bo kultura egipska i muszę być religii pogańskiej. No i tak nie do końca. Jest to, co prawda, i tak ich nie zrobię, ale nie dlatego, że nie będę miał właściwej kultury, tylko okazało się, że jest to jedyny monument w grze, który wymaga, żeby kultura egipska była naszą główną kulturą. Nie ma drugiego takiego monumentu na ten moment. Wszystkie pozostałe mają akceptowalną kulturę. Zdarzył się też Council of Trent. No niestety mam pecha tym razem, bo jest on dość pokojowy. I nie mam zmniejszonych kosztów prowincji wobec heretyków i nowierców i tak dalej, i tak dalej. Szkoda. Jeszcze nie ma anglikanizmu. Nie było też eventu na anglikanizm, albo jak zwykle go przeklikałem. Jedno z dwóch. Dzisiaj zaraz po bankrucie, który planuję za niedługo robić, myślę, że też wezmę się za tłumaczenie trade company, które olewałem do tego momentu, bo właśnie nie byłem pewien, czy będę potrzebował tego bankruta, czy nie. Teraz już sobie wszystko policzyłem, no i będę go potrzebował, więc wszystko będziemy rozwijali zaraz potem. Pamiętajcie, że bankrut redukuje wam poziomy trade centrów oraz kasuje wszystkie ulepszenia w trade company, więc nie ma sensu robić bankruta, jeżeli zrobiliście takie ulepszenia. Mam bardzo wysoką dyplomatyczną reputację, i to widzę, że pozwoli mi zdobyć tutaj kilku ważnych wasali, ewentualnie całą resztę jakoś mocno zredukować, może potem ich zwasalizować. Mogę zdobyć Siennę, całą tutaj i tak dalej z tego regionu. Mam też klejmy co prawda na ten region, ale tutaj jest tak czy siak bardzo duża agresywna ekspansja zazwyczaj. Milan jest wasalem Francji, to bardzo źle. A my musimy zdobyć tutaj handel w Genui, żeby zacząć go tutaj budować. Robimy jeszcze małą, szybką wojenkę tutaj z Florencją i zobaczę, albo pójdzie na wasala, albo pójdzie nasz tutaj jakiś podbój najważniejszych prowincji pod handel. No i w zasadzie zacznę też już tutaj rozbudowę naszych monumentów, które przecież potrzebujemy dość szybko. No i tak, tutaj będę za pieniądze myślał, że w pierwszej kolejności rozwijał te monumenty, żeby nam się zbudowały. 250 golda, 730 dni, więc jest to dość kosztowne. No a jak się da, to też za manpower, bo przecież na bankrucie i tak przez 5 lat nie będę walczył, więc ten manpower zdąży mi się odnowić. Wyjebiście, Alhambra zrobiona. Teraz w drugiej kolejności myślę, że Petra bardzo mi się przyda, więc ją dalej też ulepszajmy. No i mamy to, Petra wymaksowana, dostajemy Diplomatic Reputation plus 2. I tak samo Panteon wymaksowany. Zdobywamy Florencję na naszego wasala. I z tego co widzę, nie ma tutaj żadnego groźnego kraju, który wejdzie nam w koalicję, więc lecimy z tym. Za resztkę pieniędzy ulepszyłem sobie tutaj ten bazar do drugiego poziomu. Więc całkiem nieźle. 3 monumenty mam na trzecim poziomie, 2 monumenty na drugim. Całkiem okej. Okay. No i jeszcze jeden monument mi został tutaj do ulepszenia, ale myślę, że on już będzie tam w międzyczasie ulepszany, żeby tam na koniec gry dostać ten bonus 5%. W międzyczasie będę starał się zdobyć tutaj katedrę w Kolonii po Papal Influence i bardzo mnie zastanawia cały czas zdobycie Bazyliki Piotrowskiej. Który kraj katolicki mógłby to zrobić? Chyba tylko jakbym przyszedł na protestantyzm. Tylko, że po co mi wtedy ten bonus do Papal Influence? Chociaż czekajcie, na wiki jest ten bonus, a tutaj go nie ma. Zobaczcie, jak mało płacę za trójkowych doradców. To jest po prostu jakaś masakra. 4,41 z tymi bonusami. No na razie ich zwalniam, bo zaraz klikamy bankruta, a nie chcę ich potracić. Punkty wydane, prestiż zgromadzony, 3 stabilności. No więc teraz nadszedł ten moment bankruta. I wszystkich tych negatywnych modyfikatorów. No i teraz będzie mnie czekał tutaj odbudowanie do drugiego poziomu, trade centrów i tak dalej, ale to nie jest aż takie złe, bo monumenty zostały.
Oh my god, paradoks, weź to napraw. Okres tych 5 lat wykorzystam na rozbudowę naszej gospodarki, jak i na wytłumaczenie wam właśnie, jak działają trade centra. Właściwie to trade company, nie trade centra, przepraszam. Odbudowę najlepiej zacząć od podniesienia właśnie trade centrów ponownie do drugiego poziomu. Najszybciej na tym skorzystamy na handlu w tym regionie, bo patrzcie, jak nam to spadło. Prawie o 30 punktów. Jako drugie rozwinięcie z armii biorę Spanish Tercios. Jest to mega mocny bonus. Kusi mnie trochę, żeby zdobyć teraz Tower of London oraz Stonehenge, ale jeżeli dobrze pamiętam, to i tak nie będę mógł korzystać, no przynajmniej z tego bonusu, bo trzeba mieć kulturę angielską albo coś takiego. A nie wiem, czy mogę dodać teraz już do akceptowalnych, chyba mam już limit kultur. No ale tak czy siak, toczymy wojnę z Anglią o zdobycie Londynu. Tak, robię to na bankrucie, jakbyście nie wiedzieli. Anglio, daj mi pieniądze. Ej, gdzie są? Nie mogę wypowiedzieć wojny na bankrucie? Od kiedy? To do kiedy mam tego bankruta? Oh my god, jeszcze 2 lata. No to może zajmiemy się kompaniami handlowymi, o których wam powiem. Ogólnie nie są już one tak mocne jak kiedyś do zarabiania pieniędzy. Nie opłaca się tutaj budować też każdego typu budynków. Dlaczego? Ponieważ no, autonomia w Trade Company została podniesiona do 90%, co powoduje, że jak widzicie, wszystko oprócz Production Efficiency zostaje tutaj zredukowane o 90%. Dostajemy 10% mniej z podatków, 10% mniej manpowera, sailorsów oraz modyfikatorów do armii lądowych, czy tam marynarki. Tylko produkcja dostała połowę tego nerfa, co jest dość sensowne, tak? Znaczy, nie jest sensowne, ale no, tak to działa. Więc weźmy sobie ten bogaty trade region z Fezu. Zobaczmy, 1,37 przed zmianami i tutaj najważniejsze, no to potrzebujemy budynku, który zwiększy local goods production oraz local production efficiency plus 50%. To już daje nam ponad 2 dukaty z tego regionu. Kolejna sprawa, no to local trade power, local production efficiency znowu, to już 2,65. Unik... O nie, tu jest forge wyłączony. No dobra, zdobędą go, trudno. Lecimy to odbić. Wreszcie mi się tutaj skończył trus, no to atakujemy teraz Wielką Brytanię. O, oczywiście nie wzywam sojuszników, lecimy tak czy siak YOLO, tutaj celem jest wzięcie tylko pieniędzy. Nie potrzebujemy ich terytoriów, bo najpierw dostajemy na nie i tak permanentne kasy z Beli, albo Unię. No i pieniążki lecą do naszej kabzy, a ja wracam do tłumaczenia Trade Company. Przepraszam za tą przerwę, ale jakoś tak nam źle tutaj przeszkodzono. Następnie co tutaj warto budować z tych budynków za 1000? W zasadzie tylko 2 z nich, jeżeli dobrze pamiętam. Albo Trade Steering plus 50%, albo... Nie, to 3 budynki są. Local Autonomy minus 5, ale to zazwyczaj byłoby dobre w momencie, kiedy to stakujecie z jakimiś modyfikatorami innymi, na przykład jak jesteście Republiką, ewentualnie z Idei. Przy Expansion macie minimum Autonomy in Territories minus 10%. To wtedy to fajnie działa. Bez tego raczej bym w to nie szedł. Kolejnym budynkiem jest Trade Value Modifier. Tylko uwaga, to co nie jest tutaj napisane, to wpływa tylko i wyłącznie w regionie handlowym, który tutaj macie, czyli Margareb Charter, nie wpływa na złoto, które dostajecie i przesyłacie dalej, czyli z Kastylian, Guinea i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co tutaj trafia, niestety nie jest mnożone przez ten 10% modyfikator, więc to nie jest takie OP, jakby się wydawało, ale jeżeli macie jakiś region, w którym jest dużo tego handlu, a widać to w lokal 11,93, więc 10% z tego to jest, no... 1,5 dukata więcej, to nie jest aż tak wartościowe, prawda? Ale w takich Chinach to potrafi być naprawdę spora liczba, więc tam warto to zbudować, zwłaszcza na początku, żeby to się multiplikowało przez każde przesyłanie. Trade steering, nie wiem jak to prosto wytłumaczyć, ale jest to ważna statystyka, zwłaszcza jeżeli kontrolujecie w 100% dany region handlowy. Inaczej no nie jest aż tak ważna, ale tutaj będziemy w 100% to kontrolowali, więc przyszłościowo wstawiam właśnie ten budynek, gdzie on tutaj jest, Trade Steering, o właśnie, plus 50%, bo wpływa to właśnie na przesyłany handel. Pozostałe budynki, takie jak właśnie Permanent Quarters, Spanish District, to się nie opłaca zbytnio tutaj stawiać, albo ten budynek, no Local Manpower Modifier plus 100%, ale 100% z kupy to nadal kupa, tak? I tak tylko przykładowo to postawię, może w tym regionie, zobaczcie, Manpowera mamy 60, wow, stawiamy ten budynek za 400 golda, 110, nie jest to dużo, o tu 330, no wiadomo, że to działa na te wszystkie, ale to jest bardzo, bardzo mało. Ponieważ no, na to wszystko wpływa tak czy siak ostatecznie modyfikator minus 90% na samym końcu.
Następnie, jakie zwykłe budynki tutaj stawiać? Specjalnie skasowałem te, które miałem, żeby wam pokazać. Kościoły? Nie. Trade Company? Nie potrzebujecie kościołów. Budynki produkcyjne? Tutaj bardzo to zależy. Czasem tak, czasem nie. Przy 0,22 bym postawił, ale przeważnie jest to znacznie mniejsza liczba, zwłaszcza jak pójdę region dalej, 0,07. Nie stawiałbym budynku produkcyjnego, ale za to manufakturki jak najbardziej. Czyli budynkiem, który chcecie tutaj postawić, są dwa budynki, które chcecie w Trade Company postawić. Card House, manufaktura i jak się opłaca, to workshop. Żadnego więcej budynku. Nie stawiajcie do armii, bo to są groszowe sprawy. No zobaczcie, 75 za budynek, force limit. Tu jest błędnie napisane, plus 1, ale dostaniecie tego modyfikatora znacznie mniej. Tu nie będzie jedynki, to będzie 1/10. Tylko czemu jest 1 napisane? To jest bardzo dziwne. O, widzicie, teraz jest właśnie prawidłowo napisane. 1/10. Tyle dostaniecie force limitu z tej prowincji. Więc wygląda, że tutaj jest jakiś znowu błąd zrobiony przez Paradox. Czyli podsumowując, z budynków i rozwinięć Trade Company stawiacie tylko dwa. Te, które zwiększają local production efficiency, bo jest to opłacalne, a z tych za 1000 stąd musicie sami zdecydować, czy chcecie postawić Trade Steering, Minimal Local Autonomy, czy może Trade Value Modifier. Niektórzy jeszcze mogliby powiedzieć, że opłaca się czasem postawić ten budynek w regionach handlowych i mają czasem rację, ponieważ on zmniejsza też również minimalną autonomię w danym regionie o 5% albo o 10%, jeżeli zostanie postawiony na określonych trade goodsach, takich jak paper, glass or gems. Więc na przykład jak macie region handlowy, w Indiach są takie na przykład, które mają dużo gemsów, więc warto tam zmniejszać tą autonomię jak najbardziej. No u nas to takich regionów za bardzo nie ma. Chyba, że robiłbym we Włoszech, no ale jest to Europa, więc u mnie to odpada. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Dajcie znać w komentarzach. Jeszcze tak z ciekawości spojrzę, że teraz lokalnego handlu mamy 5,28 i będę to teraz ulepszał w ramach tej rozgrywki naszej dalszej i zobaczymy, ile tego tutaj wyciągnę pod koniec. Bo na pewno ten budynek nie będzie miał na to wpływu, bo production efficiency nie jest liczone do handlu. Ale za to local goods produce ma wpływ, więc to budujmy nawet w pierwszej kolejności, wszędzie, gdzie się tylko tutaj da. Fajnie zmieścić takich tanich doradców w sumie. No i po ulepszeniach samych budynków z Trade Company mamy 6,28 golda lokalnie, a ja tutaj ruszam teraz pod bojem tego kraju i w zasadzie zjemy go całego, więc nawet się tutaj za bardzo nie zastanawiam. Co, jak, po co, na co, nie będę już ograniczał się z agresywną ekspansją za bardzo. Musimy tutaj cały ten kraj zjeść i będziemy dalej, a chociaż może Irak wypuszczę z tego, bo tutaj Irak jest jeszcze niemożliwy do wypuszczenia, a widzę, że sporo jego korów posiada Ayam, ale nie jest nam to konieczne. Mam przeczucie, że Tymur chyba nie istnieje. Ukradnę tutaj mapy Persji, bo jestem obok, a da nam to niezły wzgląd w tego... Oh my god, marzenia się spełniają, Tymur! O, stracił kory, naprawdę? On tu traci kory? No, już myślałem, że będzie fajnie. No nic, no ale to tak czy siak będzie naszym wasalem i będziemy go karmili. Bardzo nam się przyda tutaj Tymur jako wasal. 3 razy rerolowałem władcę i wreszcie się opyliło. No to tym razem pierwszy zgłosił się Polak, aka Lowy. Nie wiem czemu, nie mam żadnego pojęcia. Ktoś wie, co to znaczy? A, i jeszcze jedno, do Trade Company starajcie się dodawać w momencie... Ej, czekajcie, co to Ledo? Stolica mi się przeniosła? Ej, kiedy ona się tu przeniosła? Ej, serio, kiedy ona się przeniosła mi stąd dotąd? Ile ja tutaj muszę dać, żeby to było z powrotem moją stolicą? Bo patrzyłem po stworzeniu Hiszpanii, mi się nie przeniosła, więc... Co ja kliknąłem, że mi się przeniosła stolica? Dania, dajesz mi to! Jeszcze taki event, nie mogę! No to lecimy w wojnę po Unię. Będzie dość łatwa. Powiem wam, że dopiero teraz szczerze się tak zainteresowałem, jak tutaj to wszystko wygląda. Moskwa jakoś dziwnie zblobowała. Nie wiem, czy teraz został Nowogród wypuszczony. Jest wasalem Moskwy, więc mamy powód, dlaczego Rosja nie powstała. Do tego Moskwa jeszcze tego nie integruje. Zajęła się Kazaniem najpierw, który też jest jego wasalem. Pierwszy raz coś takiego tutaj widzę. Polska na tym podejściu ma naprawdę niezłego fuksa do władców. To już kolejny 666, którego tu widzę. WTF! Polska ma to pod Unią! Ja muszę Polskę zdobyć na Unię. Oby mi się zrobiła ta monarchia tutaj absolutna. Dobra, tą wojnę to już mi wasale wygrają, plus Francja i Burgundia. Ja się biorę za Anglię. Unia personalna nad Danią wlatuje. I w sumie to tak nawet od razu poprawiajmy te relacje. Pieniążki. Atakujemy szybko Ayam na Reconquest Cassius Belli. Tutaj gwoli wyjaśnienia, no, nie udało mi się zdobyć Tymura, więc wziąłem Fars na wasala pokojowo, zwasalizowałem.
No i zawsze coś mu odbije. Jeszcze nie zdecydowałem, czy zostanie naszym wasalem, czy go zintegruje za jakiś czas. Chociaż kłóci mnie tutaj ten idea cost, to, że już ma wzięte religijne i defensywne oraz zwiększony good produce mass idei. Byłoby to fajne tutaj, żeby budować income na tym wasalu. Oddaję mu, bierzemy prowincję farsu jedną dla siebie, żeby tutaj robić dalej claimy. Chociaż nie... O, i na szczęście mogę to okorować, chociaż nie wiem czemu, ale mogę. Więc się cieszę i robimy dalsze claimy w tym regionie. O, Persja powstała. Jak fajnie. Atakujemy Tunis celem zabrania jak największego kawałka wybrzeża dla siebie. Atakuję Mali. Jak widzicie, jako że nie mam żadnego sensownego Cassius Belli, to moi tutaj dyplomaci pracują nad claimami bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, zapale. Więc wszystkie zmniejszenia kosztów, które dostałem dzięki monumentom, mi się tutaj przydadzą. No ale już w sumie nie będę zwracał na agresywną ekspansję aż takiej wielkiej uwagi, zwłaszcza w tym regionie, jak teraz podbijam. No chyba, że Indie odkryje, no to będę zwracał uwagę. Ale moim celem jest teraz podbicie jak najwięcej tutaj z tego regionu, jak najszybciej. Kapuję punkty, bo będę chciał za chwilę zjadać kilku wasali na raz. No trochę tej agresywnej ekspansji będzie, ale no trzeba się tego już spodziewać w tym okresie czasu. Jeżeli bardzo chcecie na nią uważać, no to uważajcie. Ja w zasadzie już nie będę, bo wiem, że nie potrzebuję. Póki nie odkryję Indii. Jeżeli odkryję Indii, no to zaczynam z powrotem na to zwracać uwagę. Ale obecnie nie. Zabieramy tutaj wybrzeże do tego miejsca, żeby dostać fort. I w kolejnej wojnie zabierzemy kolejne ważne prowincje dla nas. Jak najszybciej korujemy, bo tam jeszcze mamy robotę, że Afryce. Do podbicia też mamy Mali przecież. Ale widzę, problemem farsu jest to, że nie ma żadnych sensownych misji. Ponieważ tutaj jest zablokowana przez subjecty, więc nie dostanie kolejnych. Ech. Trochę przegiąłem. Kolejny ładny kawałek ziemi ugryziony. Rozpoczynam integrowanie Neapolu. Myślę, że Florencji i Sieny, żeby tutaj ten cały obszar Włoch już mieć dla siebie i zacząć budować handel nasz w Genui. Trochę mi się wasali już integruje. Trzech. Za chwilę puszczę też i no, z czwartego Sienę jednak. Mam wystarczającą liczbę punktów. Zobaczcie, 998 wydajemy na integrowanie tego wszystkiego, co tutaj jest, bo tak policzyłem. W międzyczasie... Ale cóż, może w kolejnym odcinku zaatakujemy Mameluka i zaczniemy zjadać kraje z tego regionu perskiego, zanim się wbijemy w Indię, bo tutaj będzie bardzo dużo agresywnej ekspansji, a póki Indii nie widzę, to wolę, wiecie, jej dużo nie nabijać.